Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Kulomemy, czyli zbiór takich przeróżnych, śmiesznych, memowych, okołopaznokciowych, okołokulowych rzeczy. Zaczynamy. Krystyn, dajesz intro. Krystyn, dzięki za intro, widzowie, za to, że jesteście i oczywiście wstawiacie memy do grupy na Facebooku Kulomemy. Zaczynamy od pierwszego postu, który wrzuciła na grupę. Maria tutaj wstawiła posta i znowu kiśnie. Oliwek jakiś, co to tam było? Oliwek. Jakie wiadomości dostaję od klientów jako głupia kosmetyczka? Aha, robię paznokcie. Czyli, no dobra, zobaczmy. Będę chyba musiała sobie to przyciszyć po pierwsze, a po drugie pauzować, żeby mi... A nie, to przechylę, dobra. Hejka, mam pytanko dotyczące paznokci. Dawaj. To już pytałem, już nieważne. No, to bym sama nie wiedziała, jak odpowiedzieć. To jest jakiś dziwny, nieogarnięty człowiek. Był, dobra, dalej. Okej, no! Termin halo. Co to za chamstwo? Termin halo! Tak by do obory wlazł. Halo, krowy, paść się! Co to być? Dzień dobry, jaka konkretnie usługa panią interesuje? Paznokcie, termin. Paznokcie, Jezus Maria, ale co? Paznokcie, hybrydy, żele, akryle, akrylożele, tytany, przedłużanie, odnowa, uzupełnienie, rekonstrukcja. Przedłużanie żelowe, hybrydy, żele na naturalnej płytce, a może lakier tradycyjny? Wszystko? A może lakier? To czekaj, to przedłużanie? Czy żel na naturalnej płytce? Czy lakier hybrydowy? Niektórzy ludzie mają sami ze sobą problem, nie? Nie wiedzą, czego chcą. Takie coś. Aha, okej. Okay. No dobra, to pewnie będzie poproszona o zdjęcie paznokci naturalnych. Mam teraz ścięte krótkie. No to przedłużanie. Szukaj mnie na przedłużanie. Chcę naturalne paznokcie. Chcę takie, ale chcę naturalne, ale ma ścięte krótkie. No to trzeba powiedzieć. Chcę takie rozmieszczenie kolorów z tymi wzorami, ale na moich naturalnych krótkich. No dobra. Jeśli chce pani taką długość, będziemy musiały przedłużyć. Napisała pani, że ma swoje krótkie. Nie chcę tipsów. Nie używam tipsów. Przedłużam żelem na szablonach. Nie. Rozumiem, że nie jest pani już zainteresowana usługą. To jeszcze szło inaczej. To ja bym tutaj inaczej postąpiła. Chcę naturalne paznokcie. No to ja bym dopytała, czy to chce pani swoją naturalną długość paznokci plus stylizacja, design, jaki pani sobie wybrała. I tu by się inaczej mogła potoczyć ta, wiecie, konwersacja, bo zadawajmy pytania, a ona od razu stwierdziła, że klient chce przedłużanie. I to źle zabrnęła, no niestety. Wyświetlono. Dzień dobry, jaka cena za przedłużenie na długie paznokcie ze zdobieniem? Dzień dobry, przedłużenie długie zaczyna się w moim cenniku od 140 zł, zdobienie do 10 zł w górę. W zależności od skomplikowania ilości oraz tego, jak bardzo jest czasochłonny, ma pani jakąś konkretną inspirację? Drogo, koleżanka mi zrobi lepiej i lepiej na tym wyjdę. Aha, że niby takie chciała, tak? Zależy, jakimi koleżanka wybierze na grupie, ale czekam. Czekaj. Przedłużenie ze wzorkami trwa dłużej niż hybryda w jednym kolorze. Nie jestem w stanie dziś wykonać 17 takie przedłużenia, ponieważ o 18 kończę pracę. Możemy poszukać ewentualnie innego terminu lub dziś zrobić tę hybrydę. Aha, okej, to dzięki. Czyli twoja wizyta dziś pozostaje aktualna? Nie. No, trzeba wziąć pod uwagę to, że niektórzy są w stanie zostać trochę dłużej w pracy. Oczywiście ekstra płatne, tak? No bo jak kończysz pracę i musisz zostać dłużej, no to tam jakiś procent doliczasz do ceny. No i można wilk syty, owca cała, stylistka wykona stylizację, zarobi, klientka dostaje to, co chce, nie? No ale trzeba też brać pod uwagę to, że niektórzy no kończą o 18 i po prostu albo, nie wiem, muszą coś załatwić, bo są umówieni, cokolwiek, mają swoje plany, swoje życie, nie? No. A to jest następne. No, tak jest, to jest fajne, czekajcie, muszę to wyciszyć, bo to
to jest fajne, żeby pokazać młodym stylistkom paznokci, które zaczynają dopiero pracę, że coś takiego może je czekać i dobrze by było wiedzieć, jak odpowiadać, że trzeba zawsze dopytać, a nie zakładać, że klient na pewno to chce, co my sobie pomyśleliśmy, bo on, klient nie ma takiej wiedzy jak my. Dopytujmy. No. Joanna napisała, że w każdej pracy są tacy ludzie. Gosi, przekupstwo winkiem by nie przeszło, nie pije. Gosia, klientki by cię znały lepiej niż ty sama siebie znasz. One już dokładnie by wiedziały, czego ty pragniesz i one ci to dostarczą, żebyś zrobiła im co one chcą. No i mamy kolejną śmieszną rzecz. To ja, jak pracowałam w salonie jako recepcjonistka. Czasami bywa i tak, każdemu może się zdarzyć. Dobra, ale o co chodzi? Klientka ma wizytę na 9, dzwoni o 9. Czekaj, o której? 9:20, pytam, gdzie jest. Bywa. Ale o 9 to jeszcze mnie nie bolało, nie? Bo się tam poprzestawiałam i tak dalej. Ale jak miałam klientki, bo ja zawsze od 7 pracowałam, jak się ta o 7 spóźniła albo nie przyszła, ten wkurw wewnętrzny, że jeszcze mogłam 2 godziny spać. Ale nie. Bo musiałam wstać. I żeby ona chociaż napisała, ej, mam kaca, nie przyjadę, śpisy dalej, nie? Marzyłam o czymś takim, nie? Żeby mi, wiesz co, nie przyjadę. I od razu by była nas od łóżku, nie? Teraz mamy reklamę salonu. Magdalena wrzuciła nam. O, dobra, to co tu ciekawego może być? Happy Canadian. Come to my salon, you're gonna look beautiful. Jezu. Ujoj. Powiem wam tak, kurde, poszłabym. Mogłabym się odwrócić na 5, jakbym zobaczyła, że używają pilników jednych przez tydzień i nie sterylizują narzędzi, ale poszłabym, kupił mnie tą reklamą, ale to, czy bym była klientką, to by zależało od jakości usług. Takie rzeczy lubię, to mnie śmieszy. Szybki sposób na szybkie paznokcie, gdy gadatliwa klientka. Magdalena znowu wrzuciła coś śmiesznego nam do grupy. Free class, how to do nails faster. Nie powiem, że nie miałam nigdy ochoty. Oczywiście, że nie miałam nigdy ochoty. Oczywiście, że nie. Podziel się w komentarzu tym, o kim memy śmieszą cię najbardziej.